Emeryci od tego roku mogą liczyć na wyższe świadczenia. Na Polskim Ładzie zyskać ma ponad 90% z nich. Kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 tysięcy złotych. Oznacza to, że więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach emerytów. Podatku dochodowego nie zapłacą ci emeryci, których świadczenie nie przekraczało 2,5 tysiąca złotych brutto. Emeryci z emeryturą wyższą proporcjonalnie też z tego rozwiązania skorzystają. A więc to jest kolejne wsparcie, aby realnie wynagrodzenie seniorów było wyższe w ramach naszej solidarności międzypokoleniowej. Emeryci i renciści, którzy otrzymują wyższe świadczenia niż 2,5 tysiąca złotych brutto, zapłacą podatek tylko od nadwyżki. Niższe podatki i składki zapłacą wszyscy emeryci, którzy osiągają świadczenia do 5 tysięcy złotych. Na zmianach podatkowych ma zyskać ponad 90% emerytów. To ponad 8 milionów osób. W przypadku emerytów, którzy pobierają dzisiaj świadczenie w wysokości 2,5 tysiąca brutto, ten zysk roczny będzie na poziomie około 2200 zł, więc to dość znaczna kwota w portfelach emerytów. To mniej więcej odpowiada, powiedzmy, troszeczkę więcej niż miesięczna emerytura. Emeryt, który dostał miesięcznie 1200 zł brutto, rocznie otrzyma na rękę więcej około 807 zł, a osoba otrzymująca emeryturę w wysokości 3,5 tysiąca zł brutto miesięcznie otrzyma dodatkowo rocznie 1320 zł. Od emerytur wciąż pobierana będzie składka zdrowotna. Nowym rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać osoby w wieku emerytalnym, jest PIT 0. Od początku 2022 roku weszło w życie zwolnienie z podatku osób, które nie przejdą na emeryturę mimo osiągniętego wieku emerytalnego. Jedna korzyść bezpośrednia jest taka, że będą mieli wyższe wynagrodzenia, ponieważ podatek nie będzie płacony. Każdy dodatkowy rok pracy spowoduje, że będą mieli wyższe kiedyś wypłacane świadczenie w postaci emerytury. Obecnie mamy około 159 tysięcy osób, które mają uprawnienia do emerytury, ale na nią nie przechodzą.